Do 15 marca można składać prace plastyczne, które wezmą udział w organizowanym przez spółkę Sądeckie Wodociągi konkursie. Konkurs odbywa się już po raz 9 w tym roku pod hasłem Woda, życiem i magią. Do tej pory było prawie 7 tysięcy prac. Pierwszy raz jest to konkurs nieregionalny, czyli nie dotyczy tylko obszaru działania spółki, ale jest to konkurs pod patronatem Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich i obejmuje całą Polskę. Przewodniczącym konkursowego jury jest sądecki artysta malarz Wacław Jagielski, który podjął się tego trudu dokonywania wspólnie z innymi członkami jury oceny tychże prac. A jak zwykle 12 najlepszych prac znajdzie się w corocznym wydawanym przez spółkę kalendarzu. Każdy miesiąc to jedna z 12 prac w różnych kategoriach, od przedszkola do 8 klasy szkoły podstawowej. Prace można dostarczać do siedziby Sądeckich Wodociągów do 15 marca. Na uczestników konkursu czekają nagrody. Najlepsze prace ukażą się w kalendarzu na 2024 rok.